Hejka, najnowsza aktualizacja 1.20.5, którą śmiało można nazwać aktualizacją pancerników i psów, lada moment zostanie wydana. W związku z tym przygotowałem dla Was przegląd, dzięki któremu będziecie mogli bliżej poznać zawartość tego update'u. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli docenicie moją pracę łapką w górę i subskrypcją. A tymczasem życzę Wam miłego oglądania. Zacznijmy od głównej atrakcji tej aktualizacji, a więc pancernika, czyli zwycięzcy zeszłorocznego Mob Vote. Jest to pasywny mob pojawiający się na każdym wariancie biomów Sawanny i Messy. Pancernik jest bardzo płochliwym mobem, mimo tego, że chroni go solidny pancerz. Zawsze zwija się w kłębek, podskakując i piszcząc, kiedy zostanie zaatakowany lub gdy w promieniu 7 bloków w poziomie i 2 bloków w pionie wykryje potencjalne zagrożenie. Co więc pancernik uważa za niebezpieczeństwo? Biegnącego gracza, gracza na wierzchowcu lub jadącego w pojeździe, a także wszystkie nieumarłe moby. Mianowicie są to zombie, zombie wieśniak, husk, utopiec, mały zombie, kurzy jeździec, zombifikowany piglin i hoglin, koń zombie, koń szkielet, szkieletowy jeździec, pajęczy jeździec, szkielet, tułacz, wither, witherowy szkielet oraz fantom. Zanim omówię cały proces zwijania i rozwijania się pancernika, przyjrzyjmy się jego wyśmienitym animacjom, które z pewnością dodają mu uroku. Podczas gdy pancernik jest zwinięty, nie może chodzić ani jeść. Za sprawą pancerza redukuje znaczną część otrzymywanych obrażeń. Ściślej mówiąc, od zadanych obrażeń odejmowany jest jeden punkt i pozostała ilość dzielona jest przez 2. Czyli przykładowo z 25 punktów obrażeń, które zadalibyśmy mu w normalnych warunkach, otrzyma ich jedynie 12, gdy jest zwinięty. Jednak to, że pancernik jest zwinięty, nie jest równoznaczne z tym, że czuje się całkowicie bezpieczny. Wciąż będzie sprawdzał, czy w pobliżu nie ma zagrożenia, okazjonalnie wyłaniając z kłębka swoją główkę i łapki i słodko rozglądając się dookoła. Jeśli pancernik nadal będzie narażony na niebezpieczeństwo, z powrotem schowa główkę, natomiast jeśli żadne zagrożenie nie zostanie zauważone w przeciągu 3 sekund, pancernik wyjdzie ze swojej skorupki, czemu towarzyszyć będzie świetna animacja. Co ciekawe, pancernik jest postrachem wśród pająków oraz pająków jaskiniowych i te będą przed nim jak najszybciej zwiewały. Dlaczego tak panicznie się go boją? Otóż przysmakiem pancernika są pajęcze oczy, którymi możemy go wabić, karmić, a nawet rozmnażać, w wyniku czego pojawi się oczywiście mały pancernik i od 1 do 7 punktów doświadczenia. Mały pancernik dorasta przez 20 minut, ale można ten czas skrócić o 10% przy każdym nakarmieniu go oczami pająka. Co około 5-10 minut pancernik upuszcza swoje łuski w ilości 1 sztuki, podobnie do tego jak kurczak znosi jajka. Tarczkę pancernika można również pozyskać w inny, moim zdaniem dziwny sposób. Mianowicie poprzez szczotkowanie pancernika pędzlem. Co ciekawe, nie towarzyszy temu żadna animacja szczotkowania. Warto tu wspomnieć, że pędzel przy takiej czynności zużywa się niesamowicie szybko, bo tylko po 4 użyciach na wersji Java i 5 na edycji Bedrock. Pancernika możemy złapać na smycz, aby łatwiej z nim podróżować. Tutaj warto mieć na uwadze, że podczas gdy przywiązany jest do smyczy, nie będzie w stanie zwinąć się w kłębek. Pancernik posiada 12 punktów zdrowia i własne jajko przyzywające. Po śmierci nie upuszcza nic oprócz od 1 do 3 punktów doświadczenia, jeśli zginie z ręki gracza lub za sprawą jego psa. Tarczka pancernika, podobnie do tarczki żółwia, również ma swoje zastosowanie. To właśnie z 6 sztuk tarczki pancernika możemy wytworzyć nową wilczą zbroję, która ochroni naszego czwornoga. W wilczy pancerz możemy wyposażyć jedynie własnego, oswojonego i dorosłego psa, a zrobimy to klikając na niego prawym przyciskiem myszy. Jak widzicie, pancerz świetnie zakrywa tułów, głowę oraz część nóg. Skorupa pancernika przymocowana jest do psa za pomocą jakichś sznurków, co prezentuje się całkiem dobrze. Pancerz wilka absorbuje wszystkie obrażenia zadane wilkowi z pewnymi wyjątkami, aż do wyczerpania jego wytrzymałości.
Wyjątki, o których tutaj mówię, to marznięcie, topienie się, magia, zaklęcie cierni, duszenie się, efekt obumierania, wpadnięcie do pustki i soniczny atak Wardena. Wilcza zbroja posiada wytrzymałość na poziomie 64 punktów i traci po jednym punkcie dla każdego zaabsorbowanego punktu obrażeń. Warto tutaj napomnieć, że nawet jeśli atak będzie mocniejszy od pozostałej wytrzymałości pancerza, wszystkie obrażenia zostaną pochłonięte przez zbroję. Co ciekawe, wilcza zbroja prezentuje swoje zużycie również wizualnie. Pęka ona coraz bardziej, przekraczając kolejno 60, 44 i 20 punktów wytrzymałości. Pęknięciu pancerza towarzyszą dźwięki i cząsteczki. Uszkodzoną zbroję możemy zreperować za pomocą tarczki pancernika, klikając nią na psa wyposażonego w zbroję lub łącząc pancerz z tarczką pancernika za pośrednictwem kowadła. Każda jedna tarczka przywraca pancerzowi 8 punktów wytrzymałości. Aby odciążyć opancerzonego psa, będziemy potrzebowali nożyc, gdyż to przy ich pomocy możemy zbroję z pieska ściągnąć. Należy mieć tutaj na uwadze fakt, że tak jak w przypadku założenia zbroi, zrobić to może jedynie właściciel konkretnego czworonoga. Wilczą zbroję możemy również spersonalizować według własnych fanaberii. Posłużą nam do tego barwniki. Analogicznie do skórzanej zbroi, psi pancerz również możemy pofarbować w craftingu na edycji Java i w kociołku z kolorową wodą na edycji Bedrock. Pofarbowana zbroja zyskuje oczywiście nowy wygląd w formie przedmiotu, natomiast jak wygląda na piesku? Niestety nie jest ona pokolorowana w całości, a jedynie na nakolannikach, środkowej części hełmu i w postaci dwóch szerokich pasów na tułowiu. Kolorową zbroję możemy oczyścić dzięki zamoczeniu jej w kociołku z wodą. Wilcza zbroja posiada wiele ciekawych dźwięków, których mogliście nie usłyszeć podczas prezentacji mechanik pancerza, dlatego teraz przedstawię wam wszystkie jej odgłosy. Przegląd ci się podoba? Zostaw łapkę w górę. Poza zbroją pies zyskał jeszcze kilka innych zmian. Posiada teraz 40 zamiast 20 punktów zdrowia, a co za tym idzie, nakarmienie go przywraca mu dwa razy więcej punktów życia niż wcześniej. Nie otrzymuje już połowy obrażeń od większości naturalnych ich źródeł oraz może pojawiać się na bielicy i gruboziarnistej ziemi. Najprzyjemniejszą zmianą jest niewątpliwie aktualizacja wyglądu obroży. Wcześniej ta miała szerokość 1 piksela i występowała jedynie na przedniej części tułowia. Teraz jest szeroka na 2 piksele, dzięki czemu widoczna jest zarówno z przodu, góry, dołu i od boków. Ważną częścią metamorfozy jest również wprowadzenie gradientu kolorów. Dotychczas kolor był jednolity, a teraz dzięki gradientowi widzimy świetne przejście z jaśniejszych do ciemniejszych odcieni. Wilk zyskał aż 8 nowych wariantów pojawiających się w zależności od biomu. Znany nam od wielu lat wilk nie jest już zwykłym wilkiem. W tej aktualizacji stał się on wilkiem bladym i pojawia się w grupie 4 osobników na biomie tajgi. Pierwszym z nowych wariantów jest wilk zardzewiały, pojawiający się na obrzeżach dżungli w grupach od 2 do 4 osobników. Jego nazwa idealnie oddaje kolory sierści, które faktycznie przypominają rdzę. Na biomie zalesionej messy spotkać możemy pasiastego wilka. Swoim wyglądem przypomina trochę hienę i szczerze mówiąc na początku nie byłem do niego przekonany, aczkolwiek teraz już mi się podoba. Pojawia się w watahach od 4 do 8 wilków. Wilk cętkowany to kolejny wariant, który jest bardzo specyficzny. Wygląda trochę jakby twórcy coś z niego sklejali i w końcu stworzyli jakiegoś mieszańca. Ostatecznie jednak te czarne, rude i białe plamy prezentują się całkiem dobrze. Ten typ wilka znajdziemy na płaskowyżu sawanny w grupach od 4 do 8 osobników. Przejdźmy teraz na biomy starej tajgi. Na megatajdze, znanej również jako las sekwojowy, w gromadzie od 2 do 4 pojawia się wilk czarny. Jest to po prostu czarna wersja wilka bladego. W lesie świerkowym spotkamy wilka kasztanowego, odmianę o stosunkowo jasnych barwach pojawiającą się w watahach liczących od 2 do 4 osobników. Najbardziej pospolitym wilkiem stał się niewątpliwie wilk leśny. Piękna odmiana o 3 tonacjach koloru brązowego. Powiedziałem, że jest on najpowszechniejszy, gdyż lasy w Minecraft również nie są rzadkie. Ta odmiana wilka pojawia się w liczących 4 osobniki grupkach.
Popielaty wilk ma biało-szarawe, wpadające gdzieniegdzie w niebieski, odcienie. Wygląda fantastycznie i znajdziemy go na biomie śnieżnej tajgi w watahach liczących 4 wilki. Śnieżny wilk to moim zdaniem najpiękniejszy wariant spośród wszystkich, jakie się pojawiły. Nie wyróżnia go jedynie wygląd. Jako jedyny ze wszystkich przemierza świat jako samotnik bez żadnych towarzyszy. Jego naturalnym biomem jest gaj. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, który z piesków podoba Wam się najbardziej. Nowe warianty wilka możemy przywołać oczywiście jajkiem spawnującym. Aczkolwiek chcąc przywołać wilka kasztanowego, będziemy musieli to zrobić na biomie, na którym się naturalnie pojawia. Co ciekawe, mimo iż teoretycznie do przywołania konkretnego wariantu potrzebny jest jego naturalny biom, w przypadku kilku wilków zostało to nieco rozszerzone. Przywołanie jajkiem spawnującym lub komendą wilka na biomie messy da nam wilka pasiastego, na biomie sawanny wilka cętkowanego, a na biomie dżungli bambusowej wilka rdzawego. Warto tu jeszcze wspomnieć, że na pozostałych biomach domyślnym wilkiem jest wilk blady. Wraz z wprowadzeniem pancerników i nowych psów pojawiły się również 4 nowe postępy. Isn't it cute, czyli twarda sztuka, odblokujemy po uzyskaniu tarczki pancernika przy pomocy pędzla. Całkowita naprawa wilczej zbroi przy pomocy tarczki pancernika, podczas gdy wyposażony jest w nią pies, zagwarantuje nam odblokowanie postępu Good as New, czyli nówka sztuka. Do uzyskania postępu Sheer Brilliance, czyli rachciach, musimy ściągnąć pancerz z naszego pieska przy pomocy nożyc. Ostatni z postępów jest zarazem wyzwaniem. Aby go otrzymać, musimy oswoić wszystkie 9 wariantów psów. Nosi ono nazwę The Whole Pack, czyli Wataha. Rozmiar czanków spawnu został zmniejszony. Dotychczas była to ogromna powierzchnia mierząca 19 na 19 czanków, aczkolwiek teraz liczy jedynie 3 na 3 czanki. Zmiana ta została wprowadzona, aby gracze ze słabszym sprzętem mogli cieszyć się płynniejszą rozgrywką. Wraz z tą, nie oszukujmy się, kontrowersyjną zmianą, wprowadzono nową regułę gry o nazwie Spawn Chunk Radius, która pozwala manipulować rozmiarem czanków spawnu w zakresie od 0 do 32 w każdą stronę. Przypomnę, że wcześniej domyślnie było po 10 czanków w każdą ze stron. Do tej pory tło w ustawieniach, menu światów i serwerów, a także podczas ładowania światów było stworzone z tekstury bloku ziemi. W tej aktualizacji dirtowe tło zostało zastąpione rozmytą i lekko przyciemnioną panoramą z menu głównego. Powiem szczerze, że mi ta zmiana bardzo się podoba. Oczywiście siłę rozmycia możemy dostosować w ustawieniach ułatwień dostępu. Domyślnie ma ona wartość 50%. Warto wspomnieć, że rozmycie występuje również w menu pauzy. Podczas przechodzenia między wymiarami, a także wyświetlania napisów końcowych, również widzieliśmy tło z Dirta. Od teraz, podczas podróży między Netherem a zwykłym światem, w trakcie ładowania terenu zobaczymy tło pasujące do animacji przechodzenia przez portal. W przypadku kresu i napisów końcowych, nowym tłem stała się tekstura widoczna w portalu do tegoż wymiaru. Odłamek skorupy żółwia zyskał nową nazwę. Wcześniej istniał pod nazwą tarczki, aczkolwiek teraz ze względu na wprowadzenie tarczki pancernika zmieniono jego nazwę na tarczkę żółwia. Blok pajęczyny zyskał własne dźwięki. Króliki, wilki i lisy to teraz jedyne zwierzęta pojawiające się na biomie gaju. Jak wiadomo, maksymalny poziom efektu to 255. Niestety wcześniej nadanie efektu o wyższym poziomie niż 127 mogło obniżyć jego poziom lub nawet wywołać awarię gry. Teraz wszystko działa jak należy. Pociski shulkerów nie są już w stanie uszkodzić stojaków na zbroję. Postęp papuszki i nietoperki może być teraz przyznany po rozmnożeniu pancerników. Czynność ta będzie również wymagana do odblokowania wyzwania Zakochana Para. Siekiery nie mogą już zostać zaklęte na ostrość, pogromcę nieumarłych i zmorę stawonogów za pośrednictwem stołu zaklinania, a także nie zaklniemy już tam hełmu, nogawic i butów na zaklęcie cierni. Zaklęcia nieskończoności, płomienia, wielostrzału, przebicia, mocy i uderzenia wpływają zarówno na kusze, jak i łuki. Należy tu jednak wspomnieć, że zaklęcia te możemy nałożyć tylko i wyłącznie w kowadle na trybie kreatywnym. Kolory cząsteczek efektów nie są już mieszane. Zamiast tego cząsteczki będą miały różne kolory każdego z efektów. W menu tworzenia świata i udostępniania gry w sieci LAN zmieniono nazwę przycisku Allow Cheats na Allow Comments. W języku polskim nic się nie zmieniło.
Zmieniono tekst powitalny Java 16 plus 1 równa się 17 na Java 16 plus 1 plus 4 równa się 21. Poprawiono wydajność lejków. Dodano język Viosa. Poprawiono mnóstwo błędów. Ja przybliżę Wam najważniejsze i najciekawsze z nich. Śnieżki wystrzeliwane przez bałwany zadawały psom i wilkom obrażenia. Zostało to poprawione i teraz śnieżki tylko je odpychają. Kotwica odrodzenia. Ach, no niestety twórcy od momentu jej dodania zapomnieli dowiązać do niej jej indywidualne dźwięki otoczenia. Figurowały one cały czas w plikach gry, natomiast kotwica ich nie odtwarzała. Teraz zostało to naprawione, a same dźwięki brzmią następująco. Totem nieśmiertelności po aktywacji był przez część pierwszej sekundy wyświetlany nieco ciemniej niż powinien. Strzały z efektem, które ugrzęzły w ziemi, nie traciły swoich efektów. Teraz powinny zmienić się w strzały zwykłe po upływie czasu działania efektu. Naprawiono dziwnie przeskakującą teksturę niszczenia sztandaru. Umieszczenie dwóch identycznych zaklętych książek w kamieniu szlifierskim pozwalało nam otrzymać jedną książkę bez zaklęć. Teraz jest to blokowane. Pszczoły nie utykają już w latarniach oraz potrafią wlecieć do wnętrza pasieki i pszczelego gniazda, pod którym znajduje się ognisko i jakiś blok bezpośrednio nad nim. Po uderzeniu stojaka na zbroję, oswojone przez nas psy ruszały nam na pomoc i również atakowały taki stojak. Od tej aktualizacji powinny być spokojniejsze. Duże spadkoliście przechylały się po dotknięciu ich od boku. Teraz tego na szczęście nie uświadczymy. Poprawiono cieniowanie nosa snifera podczas niuchania. Wcześniej nadymana część stawała się jaśniejsza lub ciemniejsza. Zalane wodą bloki bariery przepuszczały całe światło, w przeciwieństwie do zwykłej wody, która lekko obniża jego moc. Mam też dla Was kilka drobnych ciekawostek wartych uwagi. Aktualizacja 1.20.5 jest pierwszą poboczną aktualizacją w historii Minecrafta, w której zaimplementowano zwycięzcę Mobvote poza funkcjami eksperymentalnymi. Jako poboczna aktualizacja zyskała również najwięcej snapshotów, bo aż 15. Poprzedni rekord należał do 1.7.4 i 1.20.3 z wynikiem 8 snapshotów. Co ciekawe, nawet główne aktualizacje 1.19 i 1.20 nie otrzymały tak dużej ilości bezpośrednich snapshotów. Mam nadzieję, że przegląd Ci się spodobał i poznałeś dzięki niemu wiele informacji. Jeśli tak, to doceń proszę moją pracę łapką w górę i subskrypcją kanału. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się i cześć!